Run. Witam w kolejnym odcinku Tepi Talk. Jest Dzień Dziecka, coś co ja często zapowiadam, że będzie, rzadko się dzieje, ale faktycznie w futbol sportu pożyczyliśmy sobie takie oto buty i wreszcie możemy sobie przeanalizować jakiś niższy poziom. Oczywiście są takie filmy na kanale TP.pl i ostatnim takim filmem właśnie było porównanie półek jakościowych właśnie X17. Powiedzieliśmy sobie, X17 plus, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, które są dobre, dlaczego, które się opłaca kupić, które nie, jakie są tak jakby odległości w ich jakości pomiędzy tymi numerami tak naprawdę. Ale tam nie było halówek i turfów, więc myślę, że to i tak jest bardzo świeży temat. But oczywiście po raz pierwszy jest na TP.pl. No, miał swoją premierę całkiem niedawno, więc nie ma co się dziwić. X17 zostały zaprezentowane bodajże pod koniec czerwca 2017 roku. To jest but z kolekcji Ocean Storm, który został wypuszczony w sierpniu 2017. Pożyczony z futbolsport.pl. Na końcu filmu oczywiście będzie jakiś kod rabatowy na nie. X jest jedną z czterech linii Adidasa, mamy jeszcze Nemesis, Ace i Kopy. Każdy ma jakąś tam swoją charakterystykę. Tutaj w pudełku oczywiście nie mamy żadnych worków, bo mówimy o modelu gdzieś tam odległym od tych topowych i przez to też znacznie tańszym. Myślę, że na oko one kosztują tam chyba nawet nie 300 zł, a z kodem rabatowym na pewno jeszcze mniej. No jakie są wrażenia dotyczące tego buta? Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z turfem, tak? Mamy podeszwę, która jest przeznaczona, no jest dosyć uniwersalna, bo jeśli nikt nas z tej hali nie przegoni, bo porobimy jakieś ciemne krechy, to tak patrzę, czy tutaj nie ma znaczka, że one krech nie zostawiają, ale nie ma. To możemy grać na hali, możemy grać na betonie, na piachu, bo przede wszystkim do jakiegoś tam piachu są tak zwanego przeznaczone, na tartanie, na sztucznej, na zwykłej trawie, no o ile się oczywiście nie poślizgniemy. Im ktoś jest niższy, tym mniej się będzie ślizgał i w tej większej gamie podeszw może grać. Podeszwa ogólnie robi bardzo dobre wrażenie. Ja myślę, że mogłaby być równie dobrze zastosowana w jakimkolwiek tam modelu topowym z najwyższej półki i nikt nie miałby tutaj żadnych zarzutów. Może byłby trochę rozczarowany brakiem jakiegoś takiego, wiecie, bajeru, ale jak dla mnie bardzo fajnie się spisuje. Jest tutaj dosyć elastyczna. Tutaj jeszcze mamy jakiś taki podział na strefę. Widać, że jak się tu sobie zginamy, to właśnie ta przestrzeń tutaj jest bardziej rozciągliwa, więc może jest to jakoś lepiej przemyślane. Tutaj dużo ciężaru naszej stopy spoczywa, więc może to jest twardsza część tej podeszwy też. Widać, że to nie jest wcale tak, że mamy tutaj niski poziom buta i jest on zupełnie tak jakby zostawiony przypadkowi. To też jest przemyślane. Całkiem wąskie to wśród stopiu. X ogólnie należą do tych butów, które są takie, nie chcę tutaj zawsze mówić o tej pozycji, bo to jest nieprawda, ale osoby lubiące tego typu nieskomplikowane buty, które są wykonane, nie mają jakichś tu udziwnień, na cholewce są dosyć proste, a przez to też często dobre, to są buty wąskie, a X są w wersji korkowej szerokie. Tutaj mamy dosyć wąską podeszwę, ale widzimy, że cholewka i tak tutaj w tym miejscu taka wąska nie jest, więc myślę, że wciąż to będzie ciekawa propozycja dla osób z szerokimi stopami. Dokładnie tak samo jak korki w dużej mierze te buty są skonstruowane. Oczywiście mamy tu do czynienia z zupełnie innymi materiałami. To jest syntetyk, jeden kawałek materiału. No, syntetyczna cholewka, która jakby tutaj, jak wciskam indywidualnie w punkcie, to ona super elastyczna nie jest, tak? Tutaj nie będzie takiego jakiegoś tam rewelacyjnego czucia piłki, ale nie jest to absolutnie nic, co by było sztywne. Ja bym więc powiedział wręcz, że ta cholewka stosunkowo tak jako całość jest dosyć elastyczna i dosyć miękka i tutaj nie powinna sprawiać żadnych problemów. Będzie to całkiem fajne rozwiązanie. Mamy tutaj oczywiście taką pseudoskarpetkę, czyli kołnierz zachodzący wyżej z tym tutaj jęzorem. Tutaj jest rozciągliwy i ta rozciągliwość ciągnie się aż tutaj do przodu, dzięki czemu to, że mamy to sznurowanie, no ma sens, bo po prostu mamy co zacisnąć, jeśli cholewka w tym miejscu jest elastyczna. Sznurowanie oczywiście zbudowane na bazie takich wystających oczek, co umożliwia tutaj zrobienie bardziej płaskiej cholewki, bo nie mamy nic, co gdzieś tam wchodzi pod spód i wydostaje się. Jest to bardziej płaskie rozwiązanie, chociaż widzimy, że ogólnie te oczka nie są już z taką pieczołowitością wykonane, są troszeczkę bardziej odstające, szczególnie to pierwsze, które tutaj jest prawie sznurkiem, a nie oczkiem. No będzie to bardziej odstawać niż w tych najwyższych modelach, no ale oczywiście nie może to być aż tak dobrze wykonane jak w tym bucie, który jest najdroższy, musi to być jakoś zróżnicowane. Tak ogólnie forma tego buta oczywiście nie jest tak jak atrakcyjna tutaj ten kształt,
nie wydaje się być taki dopieszczony. But jest zdecydowanie szerszy w środku, przez co ma grubsze wyściełania. Wewnątrz jest wyściełany takim materiałem syntetycznym, ale nieco szorstkim. Ja wam powiem tak, cofnę się lata w tył i grałem sobie kiedyś, jak jeszcze był Predator, w takim jakimś niskim modelu halówek Predito i wam powiem, że one absolutnie, jak dla mnie były, okazały się być lepsze niż wiele droższych modeli, więc już myślę, że w przypadku halówek i turfów szczególnie często ten tańszy but będzie naprawdę okej wyborem. I jak sobie patrzę na te X-y, którym zarzucić nic nie można, widać, że one nie są jakby super dopieszczone, ale nie widzę takich rzeczy, które bym powiedział, a tutaj to może obcierać, albo tu ten materiał no jest ewidentnie sztywny, tutaj kiepsko będziecie piłkę czuli. Czegoś takiego nie widzę, więc myślę, że to będzie spoko wybór, szczególnie jak za te pieniądze, za które można dostać. I co więcej, jak sobie przypomnę buty takie jak na przykład jakieś tam 17 plus Tango, które kosztują 800 zł, halówki, turfy również, to one miały tam swoje rzeczy, na przykład były bez sznurowadeł i tak myślałem, czy tu nie jest za luźno, czy to nie będzie jakby za sztywne. Tutaj nie mam takich myśli, więc paradoksalnie jest to but taki bardziej, może czasem nie sprawiający problemów. Jedyną rzeczą, która tutaj stoi na przeszkodzie, jest nasze własne przekonanie co do tego, czy możemy w takich butach grać, czy nie. Oczywiście ja, jak i wielu sympatyków TPPL, no bo to jakby to jest nasza wspólna pasja, jednak lubi te korki, które gdzieś tam są z tego górnego poziomu. Ale jeśli na przykład byłbym gdzieś tam zmuszony gdzieś pograć, miałbym tylko to do wyboru, no to spoko, oczywiście mogę grać i myślę, że całkiem fajnie będzie się grało. Całkiem niski tutaj czubek, fajnie by się piłkę podcinało. Wiecie, ja już tutaj widzę takie konkretne sytuacje na boisku i że te buty sprawowałyby się dobrze. Fajnie, że ta podeszwa tutaj zachodzi na boki, ona jednak troszeczkę ten bok buta tutaj usztywnia, sobie włożę stopę. Troszeczkę będzie oddziaływać ta część na to, że tutaj będziemy mieli troszeczkę sztywniej i ta cholewka będzie trzymać lepiej naszą stopę, chociaż oczywiście wkładka kończy się gdzieś tutaj na szczycie tego skrupienia, tak? Czy wkładkę wyciągniemy, żeby wam pokazać? Jest przyklejona, więc zawsze z przodu jest przyklejona, z tyłu nie, więc nie będziemy tutaj wyciągali. Wszystko wygląda w miarę obiecująco, nie powinno obcierać, nawet wręcz przeciwnie, często te droższe buty mogą obcierać, bo są bardziej zwarte. Całkiem fajny model, nie wiem co tutaj wam jeszcze opowiedzieć, myślę, że ogólnie temat wyczerpałem. Też bardzo często prawda jest taka, że w butach tego typu, gdzie za dużo się nie dzieje, stosunkowo krótko o nich mówimy, no i tak też będzie w przypadku tych. Tutaj nie mamy do opowiadań, że tu jest jakaś nakładka ukrywająca sznurowadła, tych rzeczy nie ma, więc przez to troszeczkę tutaj widzę, że już nie mam o czym mówić po prostu. No tak, postaram się robić te niższe modele, bo oczywiście tego w dużej mierze szukacie. Ale wiecie, muszę też robić coś, co mi sprawia fan, więc muszę to jakoś tak podzielić. Jeśli czekałeś, o właśnie, teraz mogę tutaj zamydlić wam oczy, jeśli czekaliście na odcinki tych niższych modeli w TPTOK, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, to będzie dla mnie dobry znak, że warto te odcinki kręcić, no bo gdzieś tam też zaczynam powoli coraz bardziej się jarać tymi statystykami kanału, bo są coraz lepsze, coraz fajniej to wygląda. Takie robię filmiki troszeczkę też bardziej dające mi radość czasem, więc po prostu w ogólnym rozrachunku się cieszę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobał się odcinek. Kod rabatowy na buty i link do produktu znajdziecie w opisie filmu. Buty pożyczone z footballsport.pl, za co sklepowi bardzo dziękujemy, że nam pomaga. No, więc co, zapraszam do zakupów. Pozdrawiam serdecznie.